I teraz tak, ja myślę zrobić taki słupek. Po całości, o. Co ja kurde zrobiłem? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie, muszę iść po samochód, bo skończyło mi się paliwko. Zaraz wam pokażę, co przygotowałem do tej pory na przyszłe odcinki i powiem wam, co sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku. Tylko najpierw muszę zabrać ten samochodzik, bo zbierałem troszeczkę kamienia, żeby dokończyć fundamenty w latarni. A do tego potrzebowałem beton, a kamienia nie miałem, więc żeby zrobić beton, potrzebowałem kamień i no. Tak to właśnie wygląda. Gdzieś tutaj powinien być mój samochodzik. Nie wiem dokładnie, gdzie on jest. Ale słuchajcie, widzimy się w bazie i pokażę wam, co przygotowałem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy mi FPS-y nie będą spadać, bo kurde, tak powiem szczerze, że to drewno to trochę takie mam wrażenie, jakby troszeczkę lagowało. Ale dopóki jest przyspawane, to nie powinno być problemu. Słuchajcie, z tego drewna, tutaj zobaczcie, ile tego drzewa przywiozłem. I o dziwo, ten samochodzik, który miałem, zostawiłem go tam w tej drugiej bazie. Ten samochodzik dał radę to uciągnąć, mimo że kurde, no całą przyczepkę miałem tego drzewa, także polecam każdemu zrobić taką przyczepkę. Wydaje mi się, że to drzewo, tyle drzewa powinno wystarczyć, żeby wybudować domek. Tak mniej więcej ściany będą wyglądać. Nie jestem tylko pewny jeszcze, jak to będę łączył, do czego to będę spawał i tak dalej, żeby to wszystko działało. Na tą stronę nie mogę nic przyspawać, tylko na boczki. Także to jest problem troszeczkę. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, słuchajcie. Wezmę kamień, ustawię, żeby przerabiał już na beton. Bo potrzebujemy tego betonu troszeczkę, żeby skończyć fundament. A w międzyczasie ja craftowałem, słuchajcie, dużo, dużo, dużo farby i będziemy sobie, słuchajcie, malować naszą latarnię. Mam jeszcze jeden pomysł dość ciekawy i sobie go też prawdopodobnie zrobimy. Także dzisiaj nie będziemy domku budować, to drzewo no będzie tutaj leżeć, no trudno. Troszeczkę mnie wkurza to drzewo tutaj, ale no trudno, nic z tym nie zrobimy na razie. Pomalujemy sobie, słuchajcie, latarnię. I może byśmy zaczęli od białego koloru, czy może lepiej? Sprawdziłem w necie, na Google sobie wpisałem latarnia morska i zobaczyłem ciekawe rzeczy. Generalnie latarnie morskie są przeważnie biało-czerwone. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no, najwięcej takich właśnie fotografii znalazłem. I widziałem też, że na górze, przy tym, są takie balkoniki. I kurczę, taki balkonik właśnie chciałbym zrobić, tylko nie jestem pewny, jak barierkę zrobię. Ale spróbujemy sobie do tego dojść prędzej czy później. Zaczniemy może od podstawy, zrobimy ją taką. No nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, szczerze mówiąc, ale zobaczymy. Zobaczymy. O kurde, i tu brakło zasięgu, żeby to pomalować wszystko za jednym razem. No dobra, no trudno. Ciekawe, czy szyby też pomaluję, czy nie? To jest pomalowane? O kurde, pomalowane to jest, dobra. Na szczęście po ostatnim update'cie usuwanie farby z tego, z budynku, nie kosztuje nas farby, więc w sumie nie musimy się tym przejmować. Nie jestem pewny. Zobaczcie, co się dzieje z tą przyczepką. Kurde! Muszę to jak najszybciej zużyć, kurde, bo tu kółka jakoś latają. Ogólnie te pistony nie mają siły, żeby podnieść to drzewo. No i taka jest, no, sytuacja taka dziwna dość. Zobaczcie. Za ciężkie jest to drzewo, żeby te dwa pistonki to uniosły, więc zlipa. No ja sobie tu podkładam ten, żeby to było w powietrzu, ale nie wiem, czy przez to mi nie będą FPS-y spadały, ale. Dobra, olać to. Najchętniej bym to postawił na podnośniku, ale jako iż drzewo jest przyspawane do tego, no to nie mogę tego na podnośnik wziąć niestety. Więc jakoś będziemy musieli sobie poradzić właśnie w taki sposób. No myślę, że wytrzymam jeszcze te parę
Kurde, co ja zrobiłem? Co się zepsuło? Cyk. 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 I teraz jedno zasadnicze, najważniejsze w zasadzie pytanie jest takie. Na jaki kolor pomalować mam fundament? Na razie fundamentu nie będę malował, słuchajcie. Na razie pomalujemy sobie... A, jeszcze tą szybę muszę tylko wyczyścić. Kurde. Okej. No, taki ciemny ten kolor się wydaje. Chociaż teraz jak słońce świeci po tym, to nawet nieźle. Dobra. To będziemy to w ten sposób malować. No, drzewa słychać. One się cały czas walą tutaj, wiecie? Nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest chyba błąd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że jak drzewo się zetnie... A, czekajcie, bo tu mogę za jedną farbkę to pomalować. O. Biała szyba? To jest pomalowana szyba, czy nie? A nie, to jest, oryginalnie biała jest szyba. Dobra, słuchajcie. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Ja sobie to pomaluję wszystko. Dach zrobimy czerwony. Czekajcie, czerwony, biały... O nie! No nic, no to góra będzie musiała być cała czerwona w takim razie. No. No trudno, trudno. Ja sobie to pomaluję i... I pokażę wam efekt końcowy może. I przejdziemy sobie od razu później do budowania windy w środku. Bo musimy windę wybudować, taką fajną windę. Już mam nawet pomysł, jak taką windę wybudować, żeby ona się zatrzymywała na każdym piętrze, słuchajcie. Nie jestem pewny, czy to tak zadziała, ale wydaje mi się, że to powinno tak zadziałać. Także sobie to przetestujemy. No i wybudujemy sobie ten balkonik na górze. Także no. Widzimy się, słuchajcie, za moment. Słuchajcie, tak by... O, jeszcze dach niepomalowany jest. Ale tak mniej więcej latarnia będzie wyglądać. Idę jeszcze ten dach pomalować. I zajmiemy się windą. W sumie, kurde, łatwiej by mi było na dach wyjść, jakbym zrobił już ten balkonik, więc wezmę sobie... Zastanawiam się, czy taką siatkę, nie, jakąś inną siateczkę bym zrobił, może taką siatkę, no to by była najlepsza, wydaje mi się, chociaż taka okrągła też by była fajna nawet. Ta na pewno nie, ta albo ta. Dobra, zrobimy taką chyba. Mam już chyba 20 takiej. To jest chyba to. Więc zrobimy sobie taką siateczkę. No może wykorzystam cały ten metal. Tego dużo nie będę potrzebował. Więc tym się przejmować nie muszę. Najbardziej się przejmuję tylko jedną rzeczą, a mianowicie, bo ja mam okrągłą tą wieżę. I okrągły też będzie ten balkonik. A jak będzie okrągły ten balkonik, to bladego pojęcia nie mam, jak zrobić barierkę, żeby ładnie wyglądała barierka. Więc z tym będziemy musieli kombinować. Ale póki co w sumie tak sobie myślę, że na razie barierki nie potrzebuję. Zrobimy sobie ten balkonik. To będzie kilka krateczek dosłownie szerokości. To nie będzie duży balkonik. Kurde, no zobaczcie, co się dzieje z tą przyczepką, no. Kurde, co się z samochodem dzieje? Jakim cudem on się przestawił? Straszy w bazie, ej. Straszy mi w bazie. Z tym samochodem też się dziwne rzeczy dzieją. I o co chodzi? Co się dzieje z tą grą? O nie, skończyły mi się bloczki już. Oj, 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 to niedobrze, bo to kurde małe to trochę takie, no takie dość małe to jest. Cholercia, jeszcze źle to robię, na pewno to źle robię. Coś na pewno sknociłem, chociażby tu w tym miejscu na przykład. Słuchajcie, dorobię sobie tych bloczków. No patrzcie, auto mi się obróciło o 180 stopni. Przecież ja tu przodem wjeżdżałem.
O, ja tak przecież stałem. Dobra, ja potrzebuję tych bloczków do tego, więc sobie porobię tych bloczków troszeczkę, zrobię sobie więcej tego i w sumie jak mi się to kraftuje, to możemy zająć się windą, słuchajcie. Ja mam cztery pistonki już na maksa ulepszone, tutaj przygotowane. Do tego mamy kontroler, to jest chyba ulepszony na maksa kontroler, o ile się nie mylę. I będziemy potrzebować jeszcze... O, ja mam takich bloczków tutaj trochę. Czy ja złe rzeczy wykraftowałem? Ja miałem... A, nie, ja nie kraftowałem chyba jeszcze tego betonu. Nie, mam tu trochę betonu. Ale to też będzie mało betonu. Dobra, to więcej betonu troszeczkę. W sumie weźmy ten beton. To mi się przyda do zrobienia windy. Nie wiem, czy będę potrzebował jakieś bramki logiczne. Zaraz spróbujemy sobie do tego dojść, słuchajcie. W pierwszej kolejności to ja potrzebuję... dziurę na środku zrobić. To środek mamy tu i środek mamy tu, czyli tu jest dziura na środku. Mamy dziurę na środku. Zrobimy sobie od dołu podstawkę na pistonek. Siup. Muszę tu gdzieś jakieś krzesełko zrobić, żeby łatwiej mi się wychodziło. Nie rozumiem tego. Coś się tu do cholery jasnej dzieje, no. Kurde, przed chwilą miałem tutaj dwa staki cegieł. Co ja z tymi cegłami zrobiłem? A tu są. Kto je tu wsadził? Straszy w bazie. Mówię. Straszy w bazie. Dzisiaj straszy w bazie. Jak coś, to straszy w bazie. Dobra. No i teraz trzeba na środeczku tutaj przycisk zrobić, tylko zastanawiam się, czy to zrobić tak, o przycisk. No chyba tak, o, zrobimy ten przycisk, no. Po prostu po jednej stronie trzeba będzie takiego słupka zrobić. I on będzie... na nim będą przyciski góra-dół po prostu i on będzie wysyłał windę wyżej lub niżej. Tak mi się wydaje, żeby to... żeby to w ten sposób jakoś spróbować zrobić. Będziemy potrzebować na pewno ten kontroler, on... O kurde, nie, słuchajcie, czekajcie. Bo jest problem. Kontrolera nie będziemy potrzebować jednak. Będziemy potrzebować dużo bramek logicznych. Jednak będziemy potrzebować dużo bramek logicznych. Ja już chyba wiem, jak to zrobić. Nie wiem, ile dokładnie tych bramek logicznych będę potrzebował, ale zrobimy sobie ich kilka. Bo potrzebujemy mieć na każde piętro jakby jedną bramkę XOR i dwa przyciski do niej podłączone, nie? Albo trzy. Bo dzięki temu będziemy mogli wysłać windę albo piętro wyżej jeszcze, albo piętro niżej, nie? I dwa przyciski po prostu będą do tego. Albo będzie do góry, albo na dół. Dobra. Ja już chyba wiem, jak to zrobimy. Dobra. Wydaje mi się, że cztery bramki logiczne wystarczą. Bo do każdego pistonka będziemy potrzebować jedną bramkę logiczną. Tak. Tak mi się wydaje. Troszkę za dużo i tak tego zrobiłem, ale może się to przydać. Może się to przydać. Będziemy potrzebować w sumie cztery piętra. No to tak przynajmniej, słuchajcie, 6 przycisków. Bo na parterze będzie jeden przycisk, który będzie wysyłał windę do góry. I na samej górze też będzie jeden przycisk, który będzie wysyłał windę w dół. Nie jestem pewny, ale chyba nie będę w stanie zrobić czegoś takiego, żeby wysłać windę na jakieś piętro. Tylko będę musiał po piętrze sobie klikać po prostu. Więc taka sytuacja wyniknie. No zobaczymy, jak to zrobimy. Ale już możemy pierwszą windę, pierwszy przycisk podłączyć. I teraz tak, ja myślę zrobić taki słupek. Po całości, o. Co ja kurde zrobiłem? To niezły słupek zrobiłem, dobra. Przymocujemy sobie tu przycisk na takiej wysokości. Przycisk podłączymy sobie od tej strony, będziemy mieli pierwsze, drugie, trzecie i czwarte piętro. Czyli to jest tak i to jest tak. Włączymy sobie to i teraz kurde nie ustawimy tego pistonka, bo on jest zbyt nisko. Musimy to jakoś tak tu znaleźć, o. Szybkość, wydaje mi się, że szybkość możemy ustawić sobie spokojnie na maksa.
Kurde, ja to źle zbudowałem chyba. Tak teraz sobie myślę, że ja to chyba źle zbudowałem. Bo musimy mieć cztery pistonki na dole, a nie jeden pistonek. Ja mam na razie jeden pistonek, nie? O kurde, i ono przycisk zahacza. No i co teraz? Musimy to zrobić krateczkę dalej, wydaje mi się. W takim razie tak oto musi być. Dobra. Nie szkodzi. Moim zdaniem, znaczy w sensie mi to nie przeszkadza, nie? Okej. Teraz tu musimy wyjechać i zrobić dziureczkę. Okej. I trzy krateczki niżej. Okej. I teraz tak, gdzie ten słupek był? Na środku i krateczkę dalej, więc tutaj kontynuujemy. Słupek. I teraz tak, ten przycisk będzie wysyłał sygnał do drugiego pistona, do kolejnego pistona, a ten będzie wysyłał do tego znowu. Czyli teraz jak klikniemy ten w dół, to nas wyśle winda na dół. Ok. I tu potrzebujemy mieć 12 krateczek, o ile się nie mylę. 12? Tak jest. Tak jest. Dobra, ale muszę to wszystko przerobić i przymocować 4 pistonki tu jednak na dole. Dobra. Mamy cztery pistonki, już wam pokażę, jak to jest zbudowane. Znaczy to jest prosta trawa, po prostu piston, bloczek, piston, bloczek, piston, bloczek. Cztery pistonki i teraz wysokościami i wszystkim będziemy się zajmować za momencik. Ja mogę podłączyć już pierwszą brameczkę logiczną tutaj, drugą brameczkę logiczną tutaj, trzecią tutaj i czwartą tutaj. I teraz tak, pierwszy pistonek idzie na 12. O, nawet się ustawił od razu na 12, super. Drugi pistonek chyba też na 12, tak mi się wydaje. A i trzeci, i tego ostatniego pistonka nie dam rady ruszyć teraz. Na 12. Dobra. No tak, no kurde, no tego się mogłem spodziewać, nie? Dobra, no i pierwszy pistonek idzie na 12, super. Jakoś takie to jest nie do końca, nie? No ale dobra. I teraz tak. Tu sobie wciskamy przycisk. Tu sobie wciskamy przycisk. No, tu szybkości zapomniałem. Zgniecie mnie! Czy ja by na pewno to dobrze zrobiłem? Nie zrobiłem tego dobrze. Źle postawiłem ten słupek. Że on miał być jedną krateczkę odstępu, a nie dwie. Dobra, ale słuchajcie, wiecie już mniej więcej, jak to będzie wyglądało. O, nie tak. Wiecie już, jak to będzie wyglądało, więc ja dokończę sobie windę i pokażę wam, jak to działa już wszystko skończone. Słuchajcie, jako iż zeskakuje z góry, najczęściej zeskakuje z góry, bo jest najszybciej, słuchajcie. Dorobiłem tutaj jeszcze taki przycisk, zaraz sobie go gdzieś indziej ustawię. Podłączyłem ten przycisk do wszystkich czterech bramek logicznych, dzięki czemu mogę spuścić windę na dół. Muszę zwolnić te pistonki zdecydowanie. Dobra, sprawdźmy teraz, jak to jest, jakie to jest szybkie. Dobra, no wydaje mi się, że teraz jest w miarę ok. Cyk, cyryk, cyk. I możemy sobie wyjechać na samą górę. Tu musimy jeszcze tak, to usunąć, tu dorobić, czekajcie, teraz tu dorobić, okej, okay. Tu usunąć, tu dorobić, okej, okay. I wydaje mi się, że jeszcze powinienem przynajmniej o dwie może krateczki, kurde, nie chciałbym tego za dużego mieć, cholera. Ale dobra, no na razie zróbmy o jedną może. Pięknie. Pięknie mamy
zrobiony. Dobra. Słuchajcie, mamy taki balkonik. Nie jestem pewny, czy to jest dość duży balkonik. Wydaje mi się, że tak. Tu jakąś barierkę bym chciał jeszcze zrobić, ale nie jestem pewny, jak to zrobić. Bo jakbym tutaj dał rurki, mógłbym spróbować to jakoś podłączyć, no ale to nie będzie wyglądało tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało, bo nie mamy rurek, kolanek jakby 45 stopni, mamy tylko 90 stopni, bo tak to bym sobie zrobił, w sumie tutaj nigdzie 45 stopni by nie było. No nie wiem, słuchajcie, pokombinuję może coś z barierką, na razie mamy windę gotową, mamy pomalowaną całą latarnię. Już wam pokażę, jak to wygląda. Ten balkonik tutaj wygląda jakby... Wydaje mi się, że gdzieś tu chyba bym mógł, może tu bym mógł dołożyć po jednej jeszcze, żeby to bardziej okrągłe było. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, na razie wygląda to właśnie w ten sposób. Mi się nawet podoba. Całkiem nieźle to wygląda. Weźmy sobie jeszcze troszeczkę tego betonu, dokończmy fundament. Dobra, słuchajcie, mamy to. To siedzenie mogę już usunąć. Zastanawiam się, czy nie poszerzyć o jedną karteczkę tego fundamentu, żeby troszeczkę wystawał, tak jak każde pięterko tutaj. Może to będzie lepiej wyglądało, może nie. Na razie niech to jest tak, jak jest. Zastanawiam się jeszcze, czy pomalować na biało fundament. Może to by nawet lepiej wyglądało, jakby było pomalowane na biało. Tu sobie mogę wpłynąć, w razie czego, jakbym chciał mieć tutaj jakieś zmiany wprowadzać. Ale raczej nie będę żadnych zmian wprowadzał. No słuchajcie, mamy windę też mamy. Windę mamy, mamy balkonik, mamy latarnię pomalowaną. Wydaje mi się, że wygląda super. Zasłania mi to, kurde. O! No i wydaje mi się, że wygląda super. A, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Muszę lampę tam zrobić. Ale dobra, to już lampkę zrobię sobie później, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.